Witam wszystkich w Remont for You. Postanowiłem jednak nie robić na YouTube'a retransmisji. W zamian za to będzie takie tygodniowe podsumowanie Remont for You, co już zostało zrobione. Ponieważ jest to pierwsze podsumowanie, to postanowiłem zawrzeć w nim tak jakby wszystko, łącznie z tym pierwszym remontem tutaj, jeżeli chodzi o gospodarstwo. Więc gospodarstwo jest wykończone właściwie w całości. Nie jest tylko do końca umeblowane, ale na razie go nie będę meblował, ponieważ inne projekty obecnie są bardziej istotne. Przejdziemy się tylko tak szybciutko po gospodarstwie, żeby sobie przypomnieć, ile tutaj było pracy, bo w sumie na gospodarstwie jest to dobre takie miejsce dla osób, które chcą zacząć, powiedzmy, ten remont for you sobie robić samemu. Ze względu na to, że po prostu gospodarstwo jest dość małe, jak na inne miejscówki, w porównaniu do innych miejscówek. Ale myślę, że tutaj też jest, jak na pierwszy raz, dużo roboty i warto tutaj sobie właśnie zacząć od tego miejsca, bo mimo wszystko ten budynek jest bardzo duży i nadaje się idealnie na pierwszą bazę. Tutaj, jak widzicie, mamy też taki stryszek. Bardzo fajne miejsce na pierwszą bazę. Jeżeli ktoś dopiero dołączył do kanału, no to warto, żeby sobie tutaj zerknął, zobaczył, jak to wygląda po remoncie. Myślę, że całkiem fajnie to wyszło. No i przede wszystkim, jeżeli chodzi o pierwszą bazę, to spokojnie dla dwóch, nawet może trzech osób jest to bardzo przestronne gospodarstwo. No i też tutaj właściwie nauczycie się tych takich technik, pierwszych technik tego remontu, co w sytuacji, gdyby wam coś nie szło, no to nie będzie trudno tego na przykład odbudować, bo no wiadomo, nie jest to jakiś olbrzymi teren. Tutaj, jak widzicie, można zagospodarować sobie też te grządeczki bardzo ładnie. Tutaj dalej mamy dwie szopki, też oczywiście wyremontowane. Tutaj jest kolejna szopka. Też myślę, że wyszło to całkiem fajnie. Oczywiście można zachowywać część sprzętów takich, które tutaj były oryginalnie przez twórców dawane. Co pomaga to po prostu jakoś fajnie przyozdobić te chatki, bo wiadomym jest, że w tej chwili nie wszystko jest dostępne. Tu, jak widzicie, był zniszczony dach. Nawet widzę, że tutaj nie poprawiłem chyba dachówek. Nie, to tak wystawało oryginalnie. Dobra. Tutaj było takie błocko. Ja się tego błocka pozbyłem. Zasiałem sobie tutaj trawkę. Jeśli w przyszłości będzie hodowla zwierząt, to jest to fajne miejsce, żeby sobie tutaj właśnie zrobić tę hodowlę. Aczkolwiek, jak widzicie, to błocko pod trawą nadal gdzieniegdzie występuje, bo mi się nogi... O, tutaj chyba występuje. Tak. Bo mi się nogi zapętlają w to błoto. Jeżeli będziecie na przykład chcieli coś bardziej, jakieś większe wyzwanie, no to tutaj macie też do remontu możliwość remontu tego kościoła. Tu jest taki park. Natomiast w tej chwili to gospodarstwo sięga nam aż dotąd. Jak na maksa rozwiniecie poziom tutaj ogniska, więc jak widzicie, jeszcze troszkę tutaj mogę zagospodarować tej ziemi. Nie robiłem tego, no bo na razie tego nie potrzebuję i już jestem w innym miejscu, że tak powiem, teraz remontu. Ale prawie że, jeżeli tam dacie ognisko, gdzie widzieliście, to prawie że tutaj obejmiecie, no, prawie że całe te pola. Oczywiście można sobie jeszcze teraz na przykład dołożyć drugie ognisko w odległości 8 fundamentów. Czy 20 fundamentów to było? 160 bloczków. 160 to jest, fundament ma 8. Tak, 20 fundamentów. Czyli teraz na przykład, jeżeli byście chcieli połączyć, to z tego na przykład, z tej linii liczycie sobie 20 fundamentów w tą stronę. Wypadnie wam to gdzieś tutaj w tym parku. Gdzieś w okolicach tego parku to wypadnie, więc podejrzewam, że jakbyście na przykład położyli sobie tutaj, gdzieś przed kościołem i w pełni rozwinęli, to jesteście w stanie objąć kościół i połączyć to gospodarstwo razem jakby z kościółkiem.
Trzeba byłoby to obliczyć i w dobrym miejscu położyć, tak żeby wiadomo, przede wszystkim objąć kościół, a jeszcze dodatkowo, żeby ta granica łączyła się z tamtą granicą. Chociaż w sumie nie musi, ale lepiej, żeby się łączyła, bo po prostu wtedy sobie idealnie te pola można zagospodarować i po prostu będzie to wtedy takie bardziej miało sens. Tutaj jak widać jeszcze jest kolejny dom, dużo bardziej zniszczony niż ten, co był na gospodarstwie, więc też jest takim miejscem fajnym do remontu. Można zamiast na przykład od tego gospodarstwa zacząć sobie tutaj remont, przy tej chatce. Też uważam, że bardzo fajna chatka. Oho. Nawet pszczoły są. Dobra, trafiłem. Pszczoły są, jest troszkę miodu. Jest nawet więcej grządek, bo tutaj grządek mamy 4, 5, 6. Nawet częściowo tutaj jest. Nawet częściowo tutaj jest zarośnięte już papryczką. Dlaczego ja tego nie mogę zrywać? Nie wiem, chciałem sobie zerwać, ale to mniejsza z tym. Tutaj jest o tyle ten na przykład kościółek jest ciekawy do remontu, że jak widzicie jest blisko mgły, więc tutaj naprawdę będzie to wymagało umiejętności, żeby to wyremontować, ponieważ do pewnego momentu tylko w dół się wkopiemy. Tego tutaj na przykład już dolnego budynku, co jest we mgle, nie wyremontujemy. A tutaj jeżeli chodzi o kościół, to też nie będziemy w stanie w 100% wyremontować w dół, ponieważ tam są katakumby, które mają oczywiście też mgłę. Są objęte mgłą, więc właściwie do tego poziomu, do poziomu tutaj tego balkoniku będziemy w stanie wyremontować. Więc jest to wystarczające, a te katakumby będą taką ciekawostką fajną, jeżeli byście sobie założyli bazę w tym miejscu, gdzie jest ten kościół. No bo tam będzie mgła, no i tam będą się odradzać stwory prawdopodobnie. Chociaż jeżeli tu wybudujecie gdzieś ognisko, to możliwe, że te stwory jak zabijecie, no to już się odradzać nie będą. Aczkolwiek ich trupy na razie, dopóki patch jakiś nie wyjdzie na ten temat, będą nadal występować. Dobrze, teraz przejdźmy sobie do drugiego miejsca. Tak jak mówię, tutaj jeżeli chodzi o gospodarstwo jest wyremontowane, natomiast ten kościółek i ta chatka tutaj, te dwie chatki tutaj jeszcze myślę też w przyszłości zrobić. Bo uważam to za bardzo ciekawy projekt. Drugim projektem, który w tej chwili robię i który będę prawdopodobnie dzisiaj kontynuował na Twitchu, to jest projekt tego miasteczka. To miasteczko w tej chwili już, jeżeli chodzi o ten duży budynek tutaj karczmy, został wykończony. Ten budynek tutaj też już został zrobiony, tutaj częściowo mury zostały odbudowane. Ta chatka tutaj została już wyremontowana. Częściowo tutaj też te schody zostały wyremontowane. Jeżeli chodzi o tamte dwie dolne chatki, też one zostały już takie pierwsze remonty w nich poczynione. Tutaj ten dach jeszcze widzę jest do poprawki na tej jednej chatce, ale to spokojnie. Te chatki nie są dla mnie jakimś dużym priorytetem. Jeżeli chodzi tutaj o tą chatkę, to tutaj też już jest remont zrobiony. Można się nawet przejść. Tutaj jest, tutaj nie było dużo do remontu. Nawet. Chociaż ten, jeżeli chodzi o ten tutaj projekt, to najwięcej do remontu będzie w tamtej chatce, tej dużej. Tam, no i chyba tutaj też. Widzę, że ta wieża tutaj jest tak mocno zniszczona, więc tutaj jeszcze sporo jest do roboty. Karczma już jest zrobiona. Most, jak widać, odbudowany. Nawet tutaj jest dołożona studnia taka z wodą. A tam, gdzie ta matrona, no to jeszcze jest sporo do remontu. Tutaj, jak widzicie, też już częściowo jest zrobione, mniej więcej do tego miejsca, gdzie jest karczma. Tak, żeby wiadomo, wszystko tutaj wokół tej karczmy było wykończone i już gotowe. Także tutaj już tego, powiedzmy, jedna trzecia, minimum jedna trzecia, może nawet trochę więcej. Zależy, chociaż biorąc pod uwagę ilość roboty w tamtym domku i w tym, no to raczej jedna trzecia mniej więcej jest już zrobiona. Kolejne teraz, dzisiaj jeżeli zacznę, to może zacznę po prostu od tego miejsca tutaj, tak żeby tutaj dokończyć
tak jak idzie karczma, żeby tutaj dokończyć całość do aż granicy tego miasteczka, czyli dotąd. Bym chciał to odremontować, zobaczymy jak to pójdzie. Tutaj jak widać gruz częściowo jest za granicą, no i tego gruzu się nie pozbędziemy, ale tutaj widać dokąd sięga granica. Nawet nie muszę się przełączać, o. Dotąd sięga granica, no i dotąd jest ten gruz usunięty, a tutaj dalej ten gruz niestety jest. Tutaj sobie możemy usunąć tą dechę, bo ona nie jest tu potrzebna. Zresztą ta też nie. Tego się pozbędziemy. No dobra, jeszcze teraz podsumowanie remontu tego, który idzie nam na drugim serwerze. Wyjdziemy z domenu głównego. Tutaj remontujemy, na tym serwerze remontujemy główną bazę Paladynów. Tu jest o wiele większy projekt niż nawet te dwa łącznie, które tam robię sam. Ten projekt jest po prostu no, olbrzymi. I już mnóstwo roboty jest tam zrobione, a jeszcze mnóstwo jest do zrobienia. I jeżeli chodzi o ten projekt, no to jest... No, jak widzicie, olbrzymi projekt. Co tu jest już wykonane? Co już jest gotowe? Mamy już tutaj gotowy most inauguracyjny Paladynów. Gotowy praktycznie w 90%. Co jedyne tutaj na tym moście zostało do zrobienia, to sekret. Bo tutaj są takie, jak widzicie, no, dość spore mury. I po prostu w tych murach chcemy zrobić sobie takie sekretne pomieszczenia. Ten most oryginalnie jest dużo cieńszy. O 12 bloczków jest cieńszy. Mniej więcej tak jest w oryginale, chyba potąd mniej więcej jest ten bloczek. I po prostu my stwierdziliśmy, że ten most jest za wąski i go poszerzyliśmy. Kosztowało nas to ładnych kilkanaście godzin pracy. I to w kilka osób, więc to była taka... No, duża inwestycja, że tak się wyrażę. Jak widzicie, most jest gotowy. Tam dotąd jest odbudowany oryginalnie, dokąd sięgała mgła. Tam jeszcze planujemy troszkę może go podkopać klefem, żeby tak bardziej oryginalnie wyglądał, bo jak widać, to się nie rzuca jakoś wielce w oczy, ale mimo wszystko widać, że tam się kończy ta budowla. Możemy sobie jeszcze tutaj podejść. No. Mniej więcej dotąd, dokąd się dało budować, jest odbudowany. Szkoda, że nie da się go tu na przykład tego fragmentu chociaż pociągnąć bardziej w dół. No ale mgła tutaj niestety już uniemożliwia budowlę, więc po prostu tutaj już się niżej budować nie da. Natomiast można troszkę podniszczyć ten mur, żeby to wyglądało jakby to było oryginalnie, tak jakby zniszczone. Poza mostem tutaj jeszcze została, poza poszerzeniem mostu i odbudowaniem go, tutaj została zbudowana brama, ta brama plus ta druga tutaj, taka powiedzmy, nie wiem, kaplica na wejście, zostały zrobione przez Morsita. To był taki projekt Morsita. Tutaj też mamy główny plac odbudowany. Tutaj też jest poszerzona droga, bo tutaj była taka zwykła polna droga. Dość było mocno podniszczone. Natomiast w tej chwili już tutaj też zrobiliśmy sobie ten plac. W całości odbudowaliśmy. Tutaj też jest wszystko odbudowane. To też łącznie z usuwaniem gruzu, to były tony gruzu. Łącznie z usuwaniem gruzu też zajęło sporo czasu. Tutaj są teraz ostatnie projekty, które zrobiliśmy, czyli karczma. Karczma już jest w pełni odbudowana, tam jeszcze poprawki będą w stosunku do tych okien u góry, bo one coś tam wyszło troszkę nierówno, ale ogólnie karczma już jest gotowa, nie jest tylko wyposażona. To, co tutaj widzicie, wyposażenie jest oryginalne, które było. Tutaj mamy takie dodatkowe pomieszczenie, tego pomieszczenia oryginalnie nie było, zostało dobudowane. Tutaj taki projekt schodów. Tym projektem zajmował się głównie Mandaryn, czyli Sylwek. Ja mu później trochę pomogłem. I zrobiliśmy taką fajną karczmę, łącznie z takimi pokoikami mieszkalnymi, z takim dużym pokojem mieszkalnym,
który tutaj widzicie w tej chwili. Ten pokój mieszkalny jeszcze, wiadomo, będzie zagospodarowany. Na razie jest pusty, ale już jest wybudowany, tak? A całość tego tutaj było dość trudno wybudować, ponieważ trzeba było wszystko podnosić i później odtwarzać zgodnie z oryginałem, bo chcieliśmy, żeby te domki były tutaj wszystkie w tej samej mniej więcej stylistyce i nie chcieliśmy tu budować własnych pomysłów, tylko po prostu odbudowujemy to, co jest tutaj w tym mieście, odbudowujemy takie, jakie było, dodając własne czasami budowle, ale nadal w tym stylu. Na przykład tamta kapliczka też tutaj przez Morsita dodana jest, dzięki czemu mamy taką drogę fajną tutaj na wejście. Jeszcze jedna rzecz, która tutaj już zaczęliśmy też odbudowę, jak widać. I tutaj jeszcze też projekt, o tutaj ten placyk, jak widać, plus tutaj ten budynek i ten drugi tutaj budynek, gdzie wiszą sztandary, zostały też tutaj odrestaurowane przez Sylwka. Natomiast głównym budynkiem, który robił Morsit, już do niego sobie podejdziemy. Na koniec zostawimy sobie tutaj kuźnię. Tutaj jest główny budynek, który robił Morsit, do którego później też zaczęła swoje plany dokładać Anulka. Morsit, jak widać, wszystko tutaj już ładnie odremontował, natomiast jeżeli, no i częściowo jakby dodał wyposażenie. O, a tutaj Anulka zaczęła robić taką jakby jacuzzi takie. Jacuzzi. Już częściowo zostało tutaj, projekt został zaczęty. Jeszcze nie jest skończony. Bo ten budynek cierpiał na to, że nie miał żadnej takiej fajnej łazienki. No i oczywiście Anulka stwierdziła, że łazienka musi być, więc jacuzzi tam na dole będzie jak najbardziej się nadawać. Tutaj, jak widzicie, już częściowo są, częściowo jest umeblowane, aczkolwiek na razie tak skromnie. No i tutaj mamy kolejne wyjście do góry. Tu mamy wyjście na pierwszy taras z lewej strony. Tu jest ta właśnie taka dobudóweczka zrobiona. Tutaj mamy takie pomieszczenie z stryszek, można powiedzieć, na różne tam pierdółki. Jak to stryszek. Już częściowo, jak widzieliście, na stryszku troszkę jest rzeczy. No i tutaj druga część balkonu, trochę szersza ze względu na to, że tutaj ta dobudówka nie wychodzi. Bardzo fajnie tutaj to przemyślał Morsit. Wszystko ładnie tutaj wybudował. No i stąd, jak widać, można sobie usiąść na ławeczce i nawet mamy widok na most. No i ostatnim budynkiem, jedynym, który w tej chwili jest w całości już wykończony, jest tutaj ta kuźnia. Kuźnia była moim projektem. Trochę się nad nim namęczyłem przy odbudowie, bo tam w ogóle ten dach był całkowicie zdewastowany. Środek zresztą też. No i przede wszystkim ilość tutaj rzeczy, które trzeba było zamieścić w środku, żeby to już było takie gotowe, wykończone. I tak jeszcze bym tutaj coś, nie coś dodał, tylko no kwestie tego typu są, że po prostu jeżeli chodzi o zasób tych rzeczy do dekoracji, obecnie nie jest jakiś super wielki w tej grze, więc trzeba sobie radzić z tym, co jest, więc też nie ma co, nie wiadomo ile tego dokładać, bo po prostu te rzeczy będą się powtarzać. Ale tutaj jest kuźnia podstawowa, tutaj jest piec hutniczy, tutaj ma kowadło, tutaj jest stół warsztatowy. Tutaj ma taki grajdołek troszkę z różnymi rzeczami, tutaj jest kuchnia, łazieneczka. Tutaj jest jego takie jadalnio-sypialnia. On lubi tutaj sobie blisko kuźni odpoczywać, nie lubi za bardzo ten. Tu ma taki magazynek z różnymi garnkami i talerzami i tak dalej. Tutaj jest jego łóżko. Tutaj kolejny na górze grajdołek z przybudówki zrobiony.
Tutaj możemy na górę wyjść po schodkach. Na takie miejsce do wypoczynku i tutaj mamy wyjście na lewą stronę tarasu. A tutaj mamy wyjście na prawą stronę tarasu. Dodatkowo tutaj jeszcze zawarty jest taki stryszek z różnymi tam powiedzmy rzeczami potrzebnymi do produkcji w kuźni i tak dalej. A tutaj jeszcze jest wyjście do takich gościnnych pokoi dwóch. Malutkie, takie przytulne dwa gościnne pokoje. Tutaj można sobie usiąść, poczytać książeczkę. Tutaj ktoś sobie coś jadł, jakieś śniadanko, wszystko oczywiście działa. Wszędzie można siedzieć, kłaść się, leżeć, spać i tak dalej. No i to kuźnia jest takim już, można powiedzieć, budynkiem zrobionym na tip-top. Natomiast reszta jeszcze wymaga trochę dopracowania. Aczkolwiek to są głównie takie rzeczy kosmetyczne, więc można powiedzieć, że mamy już tutaj gotowy most oraz trzy budynki plus takie budynki użytkowe, dodatkowe, jak te świątynie, czy tutaj ta stróżówka, czy tam na przykład te kapliczki. Trochę roboty tutaj już jest zrobione. Myślę, że mamy też tak 1/4 roboty minimum wykonaną. Tutaj daliśmy na razie stolarza, który sobie tutaj stoi i jest, można powiedzieć, takim odźwiernym. No i tutaj na dole jeszcze też oczywiście będą jakieś rzeczy, sekrety, inne tam. No w sumie nie wiadomo, co tutaj do końca będzie. To jest takie pomieszczenie gospodarcze. Może tam zrobimy magazyn, trudno powiedzieć. Obecnie jest to tam puste, takie podziemia pod miastem, można powiedzieć. No i właściwie tyle, jeżeli chodzi o Remont for You, to jest takie podsumowanie wszystkich projektów. Jeszcze jest jeden projekt na takim serwerze osobnym, gdzie będziemy też w ogóle przenosić miasto. Nie wiem, co tam oni do końca wymyślili, bo to Morsid razem z Sylwkiem wymyślili sobie jeszcze dodatkowo jakiś projekt. Przenoszenie miasta, chyba tego całego miasta, to całe miasto chcą przenieść w inne miejsce. Tak to zrozumiałem. Plus dodatkowo tam dzielnicę zrobić jeszcze jakąś dodatkową. Możliwe, że nawet tamten projekt jest większy niż ten, aczkolwiek no i tak tutaj, jeżeli chodzi o projekt, pożarł on aż 4 ogniska, a jeszcze, żeby tutaj zrobić końcówkę, tutaj, ten fragment, to brakuje nam jeszcze jednego ogniska, więc tutaj będziemy musieli minimum jeszcze jedno ognisko gdzieś na środku pod tymi skałami zrobić, żeby całość nam objęło, więc ten projekt, żeby w całości objąć, łącznie z mostem, potrzebujesz 5 ognisk z 8 dostępnych w grze, więc tak naprawdę to jest olbrzymi projekt, naprawdę olbrzymi projekt. Nie największy, bo największy to można byłoby na 8 ognisk zrobić, wiadomo. Natomiast i tak na 5 ognisk, w sumie nie całych 5, bo tutaj to 5 ognisko to będzie nam sięgać gdzieś dotąd, chociaż może rozbudujemy, nie wiem, zewnętrzną strefę. Trudno powiedzieć, co tam do końca zrobimy, bo to jeszcze nie jest w planach, natomiast na pewno jest tutaj multum roboty. Więc po prostu no jest co robić i będziemy na pewno co weekend zajmować się tym remontem i będziemy się posuwać w pracach coraz dalej. To właściwie tyle, jeżeli chodzi o podsumowanie remontu, w sensie projektu Remont for You, właściwie, bo nie remontu, bo tu jest kilka tych różnych projektów, czyli jeden częściowo, można powiedzieć, prawie w całości skończony, bez takich kosmetycznych rzeczy, czyli to gospodarstwo jest ukończone. W 1/3 jest już ukończone to miasteczko Krzemienne, no i w okolicach 1/4, 1/3, trudno tutaj określić, bo tutaj naprawdę jest olbrzymia ilość do roboty, jest już częściowo stolica Palladynów wykonana. Remont plus dobudowa różnych tam innych infrastruktur, łącznie z poszerzeniem mostu, który to projekt zajął nam dobre 2 tygodnie, w sensie 2 razy cały weekend musieliśmy budować to, co tam nadawane było, czyli łącznie to jest 16 godzin, jakoś tak. Tyle nam zajął ten most. A może nawet troszkę więcej. No i to tyle w tym odcinku. Dzięki za uwagę. No i zapraszam do kolejnego odcinka za jakiś czas.